Witam Was na kanale Helen dla Miasta Opole. Dziś jesteśmy z Wami na IT Meetup w naszym parku naukowo-technologicznym. Co tu się wydarzyło? Zobaczcie w tym odcinku. Witam, nazywam się Michał Wojczyszyn, Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzisiaj zorganizowaliśmy pierwszy IT Meetup Opole. Zrobiliśmy go dlatego, że za około 2 miesiące czasu będziemy oddawali nowy budynek dedykowany dla branży IT. Będzie to budynek wysokich technologii wraz z Centrum Przetwarzania Danych. I chcieliśmy dzisiejszym spotkaniem zainaugurować pewien cykl spotkań dedykowany dla branży właśnie informatycznej. Dzisiaj spotkaliśmy się po to, aby porozmawiać o technologii blockchain, ale mamy już plany na przyszłość, żebyśmy porozmawiali o również innych tematach, takich jak na przykład sztuczna inteligencja, rozszerzona rzeczywistość czy internet rzeczy. Udało nam się zaprosić bardzo ciekawych prelegentów, m.in. z Warszawy czy z Łodzi. Przyszło bardzo dużo osób, byli studenci, byli wykładowcy, byli informatycy, także spotkanie było bardzo udane, właśnie trwa networking. I mam nadzieję, że jakiś ciekawy projekt na tym networkingu się dzisiaj zawiąże. Dziękuję bardzo. Szczepan Bentyn, twórca platformy personaltokens.io oraz pracownik nowych technologii, w skrócie PNT, firma, która się zajmuje rozwojem technologii blockchain. Dzisiaj opowiadałem o tym takiej dość dalekiej przyszłości, w której to każdy będzie miał swoją prywatną kryptowalutę de facto i ta kryptowaluta może mieć swoją wartość, może mieć użyteczność, no i może być stosowana przez nas do różnych relacji finansowych, ekonomicznych. I to, że każdy będzie miał swoją prywatną quasi-walutę, czy quasi-akcję, czy quasi-punkt lojalnościowy, zupełnie zmieni układ tego, jak działa system finansowy na świecie. Słuchaj, chyba jesteś sławny, nie? Chyba tak. Ja takiego jeszcze nie mam. Ze mną tylko zdjęcia robią. To wiem, jaki będę miała kolejny etap. I to jest autor. Ten po lewej stronie. A, nawet ja. No, nie oszukujesz. Mógł pan tutaj przynieść. Cześć, jestem Daniel Haczyk, jestem właścicielem serwisu Cyfrowa Ekonomia. Od 5 lat ponad opisujemy zagadnienia związane z technologią blockchain i z walutami cyfrowymi. Dzisiaj powiedzieliśmy co nieco o blockchainie, czy jego robienie w ogóle ma sens, dlaczego obecny spadek wartości kryptowalut nas nie martwi, ponieważ wierzymy w samą technologię, a nie jesteśmy spekulantami. W styczniu planujemy otworzyć w Opolu kantor kryptowalut, w którym będzie można kupić bitcoiny za gotówkę albo sprzedać. Planujemy robić cykl szkoleń i wydarzeń edukacyjnych, które pozwolą zgłębić wiedzę w tym zakresie.